Instalacje solarne cechują się najwyższą efektywnością energetyczną spośród wszystkich urządzeń grzewczych. Aby to zobrazować, wystarczy porównać chwilowe zużycie energii elektrycznej przez pompę biegową z uzyskami ciepła z instalacji solarnej. Przykładowo, mała instalacja solarna zbudowana z trzech kolektorów płaskich jest w stanie podgrzewać 300 litrów wody dziennie do temperatury 60 stopni Celsjusza. W tym momencie uzyskuje moc grzewczą do 3 kW, a chwilowe zużycie energii wynosi jedynie 20-30 W. Stanowi to jedynie 1% energii uzyskanej. Pod względem ograniczenia emisji zanieczyszczeń instalacja solarna nie ma sobie równych. Możemy tu wręcz mówić o zerowej emisji zanieczyszczeń. Praca instalacji bezpośrednio ogranicza pracę kotła grzewczego, zmniejszając zużycie paliwa i emisję substancji szkodliwych. Współpraca instalacji solarnej z pompą ciepła pozwala uzyskać dodatkowe korzyści. Możemy wciążyć dolne źródło ciepła, jakim jest grunt, a także skrócić czas pracy sprężarki, co wydłuży jej trwałość i obniży zużycie energii elektrycznej. Zastanawiacie się, czy dach w Waszym domu jest odpowiedni dla montażu kolektorów słonecznych? W przypadku instalacji solarnej wymagania powierzchni dla kolektorów słonecznych są niewielkie. Duża oferta systemów mocowań pozwala na montaż kolektorów na różnych rodzajach pokrycia dachu i na różnym kącie nachylenia. Co ważne, sprawność kolektorów słonecznych jest zachowana przez okres eksploatacji, który jest zakładany na minimum 25 lat. Cechują się przy tym bardzo małą wrażliwością na trudne warunki pracy, na działanie sił wiatru, deszczu czy śniegu. Badaniu podlega także odporność na gradobicie, w którym używa się kul lodowych o średnicy 25 mm. Instalacja solarna jest również ekonomiczna w eksploatacji. Wymaga minimalnego nakładu prac serwisowych, jest właściwie bezobsługowa i dzięki temu nie obciąża kosztami budżetu domowego.